Witamy dziś w Dzienniku Związkowym panią dr Violettę Kołcan. Witam serdecznie pani doktor. Dzień dobry, Łukaszu, bardzo mi miło i dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jest pani bardzo częstym gościem u nas, więc nie trzeba pani przedstawiać, ale zrobię to i tak mimo wszystko. Pani Violetta Kołcan jest właścicielką Ancient Healing Holistic Medicine, ale jest pani wykształconym, doświadczonym lekarzem jeszcze z Polski, prawda? Tak. Więc skończyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu. Moja pierwsza specjalizacja to była ginekologia i położnictwo, ponieważ kocham uszczęśliwiać rodziny, lubię jak się coś nowego rodzi, w ogóle w życiu, ale nie tylko człowiek, czyli wszyscy, cała radość to jest całej rodziny i także lekarza. Wykonywałam operacje i także w tym roku jest 30 lat mojej Pracy kariery, zawodowej? pracy zawodowej, także połowę swego czasu poświęciłam na ginekologię, położnictwo. A potem była taka potrzeba, że każdy z lekarzy robił specjalizację z tak zwanej functional medicine, także zafascynowała mnie akupunktura, medycyna holistyczna i medycyna orientalna, także jestem pierwszym lekarzem tutaj w Chicago, który skończył Midwest College of Oriental Medicine i PhD z Oriental Medicine. To niesamowite, że potrafi pani połączyć tą zachodnią i wschodnią szkołę medycyny i zaoferować taki całościowy sposób patrzenia na nasze zdrowie. To chyba wynika też z rodziny, z jakiej pochodzę, ponieważ moi dziadkowie obydwoje zajmowali się herbalistyką. A także bardzo dobrze się znali na takiej naturalnej medycynie. A mieli podpisane kontrakty z herbapolem i mieli połacie ziemi, na której hodowali nie Zioła. ziemniaki, nie kukurydzę, ale właśnie różnego rodzaju zioła. I pamiętam, jakie małe dziecko, przyjechaliśmy pewnego razu do babci i poszliśmy właśnie w to pole, Pole ziół. pole ziół, rozmery, czy na przykład lemon balm, czyli melisy, która bardzo uspokaja i picie herbatek wieczorem pomaga też na spanie. Ale jeżeli masz dużo stresu, to też bardzo polecam. Babcia również produkowała wyciągi z elderberry, czyli z dzikiego bzu, które bardzo modne jest teraz tutaj w Ameryce i na całym świecie, ponieważ podwyższa poziom odpornościowy. Także dużo pediatrów przepisuje dzieciom, które mają takie chroniczne schorzenia dróg oddechowych. I praktycznie to jest taki suplement, który można stosować na co dzień. Także ja to już miałam w dzieciństwie stosowanie baniek, naturalnej medycyny, nie akupunktury, ale właśnie bardziej ziołolecznictwa. Także ziołolecznictwo, a zwłaszcza w orientalnej medycynie, to jest długa historia, bo to jest 5000 no właśnie, czasu, przeogromna lat, tradycja. czyli 3000 BC. Zaczęło się wszystko w Chinach od orientalnej medycyny, właśnie od ziołolecznictwa, potem doszła, wynaleziono akupunkturę. I troszeczkę tak niechlubnie powstała ta akupunktura, bo zaczęłam to stosować właśnie taki imperator, jak miał jakiś więźniów, którzy byli skazani za coś, nieposłuszni. Stosowano tortury. Zadawano im ból najpierw akupunkturę. Było, ale to wiesz, pierwsza akupunktura to były właśnie takie zaostrzone różne rodzaje rocks, czyli kamieni takich ostrych, sharp. To były pierwsze właśnie narzędzia akupunktury. Także wtedy nie znano jeszcze ten stainless steel, czy potem stosowano złotą ze złota akupunkturę, srebrne igły, też takie pine cone też stosowano. I potem zauważono, że zamiast człowiek miał umierać, nagle wrzody, żołądka mu się leczyły, jakieś dolegliwości z kręgosłupem związane, chroniczne migreny i właśnie ojcowie medycyny pracowali nad tym, żeby znaleźć te meridiany w organizmie, a wtedy po prostu była inna nomenklatura, bo jak wiesz, zachodnia medycyna zaczęła raczkować w XV wieku. I na przykład pierwsi dentyści właśnie podchodzili od kowala, smyth. Tak, Czyli no, kto miał takie narzędzia, żeby wyrwać zęby? Tylko kowal. Także jeżeli poczytamy sobie o historii medycyny, czy na przykład poczytamy sobie o tym,
że pierwsza penicylina to właśnie pochodzi z pleśni. Mm-hmm, tak. I na przykład w czasach kilka stuleci do tyłu żołnierze, którzy mieli jakieś otwarte rany po wojnie, wyglądało to jak takie czary mary, hokus pokus, przykładano spleśniałych chleb, zamiast po prostu umierać z powodu gangreny, czy sepsy, czy zakażenia całego organizmu. A także historia medycyny jest bardzo, bardzo ciekawa. W tej chwili, w obecnych czasach, ta holistyczna medycyna została bardzo tak przywrócona do łask, czyli wszystkie wyciągi, naturalne produkty mają swoje składniki, również chemiczną strukturę, i są zidentyfikowane, czy na przykład w tak zwanej naparstnicy są glikozyty naparstnicy. Czyli my wiemy dziś, dlaczego te zioła pomagają. Tak, wiemy, na przykład, które substancje w tych ziołach działają. Dokładnie, dawki, wielkości są wszystko zbadane w laboratoriach. Tak samo jak na przykład konwalia, konwalia majalis, czyli konwalia również zawiera glikozyty nasercowe. Także proszę Państwa, jest to piękna roślina, pięknie pachnie, ale również z tego można krople ekstrakować na właśnie zaburzenia rytmu serca. Ale trzeba też uważać, żeby na przykład takie dzieci sobie nie wkładały do buzi tej konwali, prawda? Także rośliny mają zarówno jakieś takie poison, czyli takie trucizny, albo silnie działające, także trzeba uważać i nie można tak sobie bezkarnie stosować, bo co dobre jest dla twojego sąsiada, będzie dobre dla mnie, niekoniecznie. Tak jest. Spotykamy się z panią dr Violetą Kołcan w przeddzień targów, Wellness Trends, targów zdrowego życia. Pani firma po pierwsze będzie jednym z wystawców. O tym, co będzie przygotowane na stanowisku Ancient Healing, zaraz porozmawiamy, ale chciałbym zacząć od wykładu, który pani doktor wygłosi w sobotę o godzinie 3:30. Będzie to wykład po angielsku i będzie dotyczył hormonalnego balansu kobiety. Pani doktor, o czym będzie pani mówiła podczas tego wykładu? Właśnie w pytaniu zawarta jest odpowiedź, ale dodam więcej. Poproszę o szczegóły. Za dużo szczegółów nie będzie, żeby zachęcić ludzi, bo jak wszystko tutaj powiem, to nie będzie potem bardzo ciekawe. To zadajmy te najważniejsze pytania. Więc pokrótce powiem, ponieważ zarówno jak kobiety, jak i mężczyźni, głównym naszym tak zwanym power, willpower, to są nasze hormony i potęga hormonów. Chciałam tutaj przypomnieć, że hormony oparte są na takim chain, na łańcuchu cholesterolu, po prostu z boku dostawione w metabolizmie wątrobowym podstawniki zamieniają ten cholesterol na testosteron, na progesteron, na estrogen. Mhm. Także w każdej kobiecie jest trochę testosteronu z przewagą estrogenów, progesteronu, i w każdym mężczyźnie jest troszeczkę też tych kobiecych hormonów, także to jest wszystko, ten metabolizm zaczyna się w wątrobie, o tym będę mówiła. Również będę mówiła, jak hormony żeńskie wpływają na nasze życie, ponieważ hormony żeńskie, jak kobieta przechodzi przez menopauzę, to też będę o tym mówiła, że hormony żeńskie to nie tylko jest reprodukcja i po to, żebyśmy po prostu dalej miały następne pokolenia. To jest również po to, żeby hormony mają swoje różne punkty uchwytu w organizmie. Mhm. Czyli na przykład w kościach receptory są, czy w mózgu, w ścianach naczyń krwionośnych, w piersiach. Także są te receptory, które łączą się z estrogenem czy progesteronem. Także po menopauzie, dlatego kobiety, jak już nie mają odpowiedniej dawki tych naszych hormonów i przestają pracować, jeszcze niewielka ilość wydziela się w nadnerczach, czyli tych gruczołach, które sobie siedzą po dwóch stronach na nerkach, i wydziela się tam estriol. I w każdym bądź razie te hormony powodują, że dają nam młodość, siłę, młodość. Jeżeli tych hormonów brakuje, szybciej kobiety dostają osteoporozę, szybciej kobiety predysponują do tego, żeby dostać zawał serca, stroke, problemy ze spaniem, a potem zaczyna się nadwaga również, bo to też wpływa na cały
metabolizm i robisz wszystko, i dietę stosujesz, restrykcje w żywieniu, i jest ciężko po prostu zgubić, i po prostu nie tylko kobiety, ale mężczyźni też przechodzą przez andropauzę. Także będę mówiła o kobietach, ale też również powiem o panach i tych wszystkich problemach związanych z andropauzą. Także przechodzimy przez takie etapy, o które będę mówiła, jak zapobiegać, jak można różne stosować suplementy, jak można zastosować akupunkturę, która świetnie swojemu organizmowi działa. W tych momentach można pomóc, prawda? Można pomóc. Tak jak na przykład akupunktura stymuluje ciało do tego, żeby wydzielały się i różne neuromediatory, żeby zbalansować naszą przysadkę mózgową, żeby po prostu nie było hot flashes, żeby spanie było łatwiejsze, ponieważ w naturalny sposób różne punkty do akupunktury stymulują ciało do tego, żeby wyrównać te niedobory, także stymulować ciało do tworzenia czy na przykład kolagenu, serotoniny, endorfiny, dopaminy, ale także zbalansować tą harmonię przepływu energii w organizmie. Świetnie, czyli będzie to wykład nie tylko dla pań, również dla panów. Zapraszamy bardzo serdecznie. Czy będzie to wykład tylko dla osób, które czują nadejście menopauzy czy andropauzy? Nie, ja jak zaczynam swoje wykłady z tym tematem związane, to mówię od okresu pokwitania, czyli od tego okresu reprodukcyjnego, który się jest dojrzały, ale też mówię na przykład o różnych problemach, bo w tej chwili na przykład żywienie ma wpływ na to, że dziewczynki w wieku 11-9 lat dostają pierwszą miesiączkę, bo na przykład dieta jest oparta na jedzeniu fast foodów i nafaszerowane są hormonami, na przykład czyli hamburgery, czy te wszystkie chicken, także jeżeli nie są organik. Także to też wpływa żywienie i co jemy na przyspieszenie pewnych procesów czy różnych problemów. Czy o tym, jak będę mówiła, jak robić self-examination, czyli samobadanie, jak siebie kontrolować, jak badać, bo nawet dziewczynki w wieku 11 lat mogą mieć raka piersi, co nie jest takie rzadkie bardzo, i raczej to w późniejszym wieku kobiety mają ten problem, ale żeby nie bagatelizować pewnych symptomów i pewnych objawy, które się dzieją w organizmie, tylko skontaktować się z lekarzem i uzyskać konsultacje i porady i zrobić badania, bo ponieważ to jest bardzo rzadki przypadek, ale przez 30 lat miałam taki jeden przypadek, prawda? Więc to się wydarzyło, ale dlatego są reguły, są odstępstwa od reguł i dlatego trzeba zwracać uwagę na takie samobadania. O tym też będę mówiła. Świetnie. Ten wykład, drodzy Państwo, będzie już jutro. W sobotę 13 kwietnia o godzinie 3:30. Wykład będzie po angielsku. A czy pytania po wykładzie będzie można zadać po polsku? Absolutnie. Również będę miała swoje stanowisko do dyspozycji, także można przed wykładami mnie spotkać, mieć taką darmową konsultację przed i po. Również przy moim stanowisku będą moi współpracownicy z Ancient Healing Holistic Medicine. Będzie też również massage therapist. Będzie można otrzymać taki chair massage 15-minutowy, mini sesję z akupunktury, takie na relaksację. To będzie ear acupuncture, czyli na uszach są punkty. Każdy będzie mógł sobie spróbować. Również będzie taki aparat Healy, to jest taka frequency therapy, czy leczenie częstotliwościami, ponieważ w dzisiejszych czasach mamy takie zaburzenie naszych częstotliwości na poziomie komórkowym. To są takie elektrody i do tego jest taka maszyna, która po prostu bada, może zbadać naszą aurę, niedobory witamin, minerałów. Także można zrobić sobie analizę, ale można też zrobić sobie treatment. Ponieważ jesteśmy narażeni na takie elektromagnetyczne pollution, czyli takie zanieczyszczenia elektromagnetyczne, ponieważ widzę nieraz pacjentów albo znajomych, pracują dla dużych firm, mają 5 telefonów komórkowych. Panowie zwykle gdzie pakują? Do kieszeń.
jak to wpływa na organizm, zaburza częstotliwość i potem spada, po prostu potem dziwią się, że na przykład mają problemy z płodnością, czyli niepłodność i wyniki badań spermy okazuje się, że motility, że ruchliwość plemników, że mało ich jest, że są patologiczne, jest to radiacja. Electromagnetic pollution. Jedzenie też pożywienia zmienia też naszą strukturę i częstotliwość, również w kuchenki mikrofalowe. Pracowanie w takich dużych towers, gdzie na górze są 5G towers, nie? Także to też zaburza częstotliwość. Mieszkanie przy takich dużych high voltage napięcia elektryczne, także to też zmienia dużo. Mam pacjentów, które mieszkają. W dużych miastach chyba się nie da od tego uciec. Ciężko jest od tego uciec, ale też na pewno napomknę na ten temat, jak można zapobiegać, jak te frequency można zmieniać, można sobie podwyższać, a te frequency, te częstotliwości, ponieważ na poziomie komórkowym powinno być minus 70 mV, także możesz się zdrowo odżywać, chodzić do gym, a ciągle masz jakieś choroby, ponieważ masz taki malnutrition, niedożywienie na poziomie komórkowym, ponieważ jeżeli tam nie ma minus 70 mV, spada to do 50, to te wszystkie nutrients, czyli składniki odżywcze, nie wchodzą na poziom komórkowy. Czyli komórki są niedożywione całego organizmu, różnych organów, także zaburzenia mogą się wtedy pojawiać i początki różnych chorób. I wtedy jak spada do 50, zaczynają się procesy degeneracyjne, nawet u młodych osób. Jeżeli spada do minus 30 mV, wtedy nawet zmiany rakowe, także nowotworowe. Także to jest bardzo ważne, też będę o tym mówić, też zapraszam. Można sobie skorzystać, można spróbować, można zobaczyć, a można uzyskać konsultację. Pani doktor, na targach będzie przez oba dni targów, i w sobotę, i w niedzielę. W sobotę wykład o 3:30, natomiast rozmowa, okazja do zadania pytań, okazja do odbycia jednego czy drugiego badania, o którym wspomniała pani doktor, to i w sobotę, i w niedzielę na targach Wellness Trends. Pani doktor, proszę jeszcze na koniec zaprosić naszych widzów do pani kliniki. Kiedy i gdzie można się z panią spotkać? A więc moja klinika znajduje się w Skokach obok Old Orchard Mall. 9933 Lower Avenue, Unit 412. A jeżeli Państwo nie zapisali, można sobie do mnie zadzwonić. Bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli zajęta jestem z pacjentami, zawsze odpowiadam później. Pamiętać, żeby zostawić numer telefonu, żebym wiedziała, gdzie odzwonić, bo jak wchodzi bezpośrednio do voicemail, to nie ma żadnej identyfikacji, kto dzwonił. A także proszę zostawić zawsze swój numer telefonu. Telefon jest połączony również z text message, także można wysłać message i wtedy napisać swoje imię, nazwisko. I mój numer telefonu podaje 773-562-0734. Jeszcze chciałam tylko Państwu przypomnieć, że mamy bardzo intratne nagrody, loterię. To jest free entrance, czyli bezpłatny, nie płacimy żadnych biletów na tą konferencję. I dużo wendorów dało różne atrakcyjne nagrody. Ja również z Ancient Healing Holistic Medicine ufundowałam na jedną z głównych nagród, to będzie Laser Facial Rejuvenation and Acupuncture Facelift, czyli wszystko dla beauty, ale też dla zdrowia. Dokładnie tak, drodzy Państwo. Spotkajmy się wszyscy już w ten weekend w Embassy Suites by Hilton w Szamburgu przy ulicy Mitcham Road. Dokładny adres znajdziecie Państwo w opisie do naszej rozmowy. Zapraszamy również do Ancient Healing Holistic Medicine. Dziś naszym gościem była właścicielka tej kliniki, pani doktor Wioletta Kołcan. Do zobaczenia, pani doktor. Do zobaczenia. Jeszcze raz przypominam numer telefonu 773-562-0734. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Jutro na targach. Do zobaczenia.